brak słońca i powietrza. Co tutaj chcę, na co zwrócić uwagę? Na witaminę, o której nie wspomniałem, czyli witamina D3. Ta witamina, która no, teoretycznie powinna być produkowana ze słońca i ją powinniśmy stamtąd zyskać. Natomiast po pierwsze, nie przebywamy na słońcu wystarczająco długo. Po drugie, żyjemy w takiej strefie geograficznej, w której i tak tej witaminy D3 nie jest produkowanej wystarczająco. Są ciekawe badania na surferach i na siatkarzach plażowych, którzy przebywają na słońcu cały czas, przez cały dzień, bo grają, trenują, ćwiczą, a mimo to mają niedobory witaminy D3, więc nie ma pewności, że przebywanie na słońcu wystarczy tak naprawdę, więc warto tą witaminę D3 suplementować, ale trzeba pamiętać, że witaminy D3 też może być za dużo i też mamy takich podopiecznych, którzy po prostu przesadzają z tą suplementację, ładują po te 10 tysięcy jednostek dziennie, potem przychodzą do nas z poziomami 160, gdzie w niektórych przypadkach badania pokazują, że takie poziomy mogą być toksyczne. Nie muszą być, bo w wielu przypadkach takie poziomy są pożądane w przypadku chorób autoimmunologicznych, to są super poziomy, ale dla wielu zdrowych osób taki poziom już 80 czy do 90 maksymalnie będzie wystarczający we krwi. Dobrze jest wytrzymać między właśnie 60 a 90 i nie przesadzajmy, nie ładujmy wcale, im więcej tym lepiej. Tak jak mówię, wiele osób przesadza, niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to 60-90. Osoby, które cierpią na depresję, mają zwykle te witaminy D3 w niedoborze i tam trzeba rzeczywiście dodawki dosuplementować. Kolejnym elementem, jeśli tutaj mówimy o tym świeżym powietrzu, słońcu i tak dalej, jest natura, czyli przebywanie w zielonych terenach, w lesie. Tutaj zakładam, że większość osób nie ma takiej możliwości, jeśli ktoś żyje w miastach, ale też dużo osób, które mieszkają przy lesie, warto, aby z tego lasu korzystało, bo badania pokazują, że właśnie przebywanie na świeżym powietrzu, przebywanie w naturze, dostęp do tlenu tego, który właśnie jest na zewnątrz, bardzo pozytywnie wpływa na pracę mózgu, nie tylko pod takim kątem, że rzeczywiście jest dotlenienie tego organizmu, jest lepsze nasłonecznienie, to jest także redukcja tego stresu, napięcia, tego aspektu psychicznego, więc to wpływa także na poprawę nastroju. Także warto zadbać o to, aby przebywać w tej naturze, aby przebywać na świeżym powietrzu, aby przede wszystkim ruch, który wykonujemy, chodzić, czyli chodzić na spacery.